Ja nie mówię zachowania nawet, prawda? Bo, ale w sensie jakiegoś nawet wykształcenia. Ja wiem, że ja byłem nieprzygotowany do pierwszej klasy. Wszyscy już umieli czytać, prawda? Ja dopiero nie. To w każdym, no, poradziłem sobie później, ale mimo wszystko to było takie dla mnie upokarzające troszeczkę. No, nie będę dalej mówił, ale chciałbym jeszcze raz podziękować za to po prostu, co się robi, bo to jest to co jak ja usłyszałem, że do 48 roku, mówię, a co ci te dzieci, które się urodziły w czasie wojny, czy one nie mogą wybrać sobie też 10 najlepszych lat, jeżeli nie przepracowali 20 lat, a to może być z powodu, na przykład ja byłem z powodu stanu wojennego, prawda, który gdzie zastał mnie w Libii, prawda, jakby ja pracowałem w Libii i nie było gdzie wrócić, mojej firmy już nie było, prawda. Także mówię, to było 18 lat i dostaję 600 zł w końcu emerytury. No trudno, ale mam nadzieję, że to się jakoś doprostuje. Panie Andrzeju. Dziękuję serdecznie i szczęść Boże. Tak, dziękujemy również serdecznie panu za to świadectwo. I oddajmy głos pani poseł. Niezwykle wzruszająca historia. Ja prawie za nie mówiłam. Nie dość, że osobiste wielkie przeżycia, to jeszcze zespół osierocenia. Jest to naprawdę coś tak traumatyzującego, że naprawdę no, nie wiadomo jak z tego wyjść. Wtedy zwłaszcza, kiedy wychodzi się z ogromnego dołu i trafia się na podobne. To rzeczywiście jest trudne do ogarnięcia. Pan ma oczywiście rację, że jako dziecko wojny został poszkodowany w czasie wojny, a potem no, nie było warunków, żeby mu to zrekompensować. Natomiast poprzednie władze nie pomyślały o tych dzieciach wojny absolutnie. Czego dowodem jest to, że pan ma w tej chwili 600 zł emerytury, a nie próżnował w życiu. I starał się, zresztą słychać, że jest pan osobą wykształconą, która potrafi pozbierać swoje myśli i wyrazić je. Czyli nie marnował czasu, na pewno się edukował, studiował. I to jest rzeczywiście ogromna krzywda, że teraz może wspominać to, co go spotkało w życiu poprzednio i to nie było miłe. To, co jest teraz, też nie jest miłe. A jak patrzy w przyszłość, to pewnie myśli sobie o mnie i o moim koledze, panu profesorze Jacku Kurzępie, że będziemy coś robić dla tych osób. I na pewno będziemy to robić. Nie wiem tylko, czy to, co chcemy zrobić i to, na co czekają te osoby, które się dzisiaj zgłaszają tutaj, napotka na jakie możliwości finansowe, bo to chodzi głównie o to. Potwierdzam, Alu, twoje słowa, natomiast pozwólcie, że pójdę trochę w inną emocjonalność, bo każdy z was, jak podpatruję, zerka na swoje telefony i odczytuje SMS-y albo jakieś inne komunikaty, które potwierdzają, że nasi najbliżsi nas słuchają. Że słucha nas prawdopodobnie również cała Polska, gdyż anons dzięki rozgłośni Radia Maryja, który od rana informował o dzisiejszej audycji, spowodował duże zainteresowanie. Chciałbym wobec tego w waszym imieniu i swoim wszystkich naszych radiosłuchaczy pozdrowić, uśmiechając się do nich, bo mimo że audycja ma rzeczywiście emocjonalnie ciężki charakter, prawda? Jest nam ciężko wspominać tamte czasy i wsłuchiwać się w wasze opowieści, to jednak chcielibyśmy, podobnie jak wydarzenie kongresowe, przynieść państwu pewien optymizm. To znaczy, że zespół parlamentarny
został powołany ku temu, żeby tę waszą gehennę i smutek zamienić w pewne poczucie spełnienia, satysfakcji, wdzięczności narodu wobec was, ojczyzny wobec was, zarówno mnie jako parlamentarzysty, który traktuje to jako ważne wyzwanie, Darka, prezesa Stowarzyszenia Dumni z Polski, czyli młodego pokolenia, pana Augustyna Wiernickiego, który przecież metrykalnie nie jest dzieckiem wojny, a jednak z pełną pasją i determinacją stanął na czele stowarzyszenia, żeby reprezentować interesy tego środowiska. Zatem wszystkich bliskich z mojej wsi Marcinowice, również i pracowników mojego biura poselskiego, którzy wspomagali mnie w organizowaniu tego kongresu, serdecznie pozdrawiam. Cieszę się, że słuchacie. Rozgłoście to wszem i wobec, bo sprawa jest tego warta. A my odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę. Moje imię jest Adela, jestem z Rzeszowa. Pierwsze zapomniałam, przepraszam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam ojca Dawida i szanownych gości. Dla mnie to pojęcie dzieci wojny, ja nie wiem, no nie jestem taka może bystra, ale dla mnie to jest mało znane, to pojęcie dzieci wojny. Chociaż mam 78 lat i jestem tym dzieckiem wojny, bo, przepraszam, bo się wzruszyłam, bo w 44 zabili mojego ojca Niemcy. Myśmy byli wypędzeni. Jestem z miejscowości bardzo bliskiej wsi spod Rzeszowa. Nas w czasie wojny wypędzili z naszego domu, bo Niemcy zrobili w naszym domu radiostację. Myśmy musieli się schronić w okopach razem z moją mamą, babcią, mną. Ja miałam w ten czas 4 lata, brat miał 1,5 roku. Mój tato został trochę przypilnować domu i potem był już bardzo blisko tego miejsca, gdzie myśmy się przechowywali w takiej ziemiance. Tato przechodził przez drogę, złapali go Niemcy i dali mu 5 kul w serce i zabili go. I tato męczył się tak, nie miał mu kto pomóc. Leżał w jakiejś koniczynie, tak jak opowiadali mi potem jeszcze niedawno znajomi, że tato wyskubał z bólu w koło siebie takie koło trawy i tak się męczył i tak zginął. I nie wiem, czym i jaka jest sytuacja. Mama została sama. Myśmy ani mój tato pracował w ten czas w Rzeszowie i był pracownikiem. Myśmy jako dzieci nie dostały od państwa ani złotówki, ani mama, też moja mama już nie żyje 20 lat, no ja już jestem pod 80 i no ja nie wiem, czy ja się też mam nazywać dzieckiem wojny, ale tak się tak po prostu, bo ja nie pamiętam ani mojego taty, ani mało pamiętam nawet, no w ogóle też nie pamiętam wojny, ale no po prostu, no jaka była sytuacja, że nami się nikt nie zajmował. Żydami, wszyscy, oni byli bardzo nieszczęśliwi, wszyscy byli nieszczęśliwi, którzy byli na przykład na Ukrainie, a my, którzy byli w Polsce i też potraciliśmy naszych najbliższych, to uważam, że też powinniśmy być tymi dziećmi wojny, bo podobna sytuacja potem spotkała, nie spotkała, tak samo rodzice mojej
mieszkali w Grodnie koło Wilna i też byli już na liście na Sybir. Teściu był w tym czasie lekarzem i dobrzy ludzie po prostu zawiadomili ich, że są na liście i w najbliższym czasie zostaną wywiezieni na Sybir. Uciekli do Polski i zatrzymali się u znajomych w Rzeszowie. Tak samo rodzina, ojciec, matka, czterech synów i ciocia z bogactwa zrobili się dziadami. Tam byli po prostu bardzo bogatymi. Mieli dworek, mieli duże posiadłości ziemi i zostali dziadami. Z kolei potem moja mama wyszła za mąż za ojczyma, który też miał znowu przejście na Ukrainie. Na Ukrainie Ukraińcy zrobili taką łapankę. Zaprosili Polaków na gościnę, ugościli ich wódką, a potem, gdy ci sobie troszkę wypili, rozeszli się do domów, napadli ich i zabijali. Mój ojciec, to mój ojczym, schował się na strych. Oni wiedzieli, że ojczym mój uciekł, to poszli i schował się na strychu. To poszli, Ukraińcy poszli na strych i bili bagnetami miejsc w miejsc. Ale jakoś Pan Bóg dał, że mój ojczym się jakoś uratował. To w tą samą noc w kalesonach uciekł do lasu. Potem ktoś mu podał jakieś ubranie. Na nogach szedł 3 miesiące do Rzeszowa. I też jest, to jest trzeci wypadek w mojej rodzinie, gdzie po prostu każdy z nas był poszkodowany. Złotówki, żadnego odszkodowania, żadnej po prostu, nie był ani jakimś sybirakiem, ani zwobidowcem i po prostu jakoś tak żyjemy. Ale takiej historii naszych Polaków nikt nie spisuje. No, dziwne to, że ja jestem ostatnim, żyje mój młodszy jeszcze brat, Pani Adelo, Pani Adelo, Pani Adelo, Pani Adelo, dajmy naszym gościom też odpowiedzieć na te kwestie, które Pani poruszyła. Dziękujemy Pani za te relacje z Pani życia, z życia Pani rodziny. Panie prezesie, tu było też pytanie o tę kwestię, czy to prawo do nazywania siebie dzieckiem wojny również przysługuje. Tak, Pani Adela jest klasycznym przypadkiem dziecka wojny. Urodziła się w 1943 roku. A więc w okresie właśnie II wojny światowej. Co ciekawego powiedziała, że ona jako dziecko nie pamięta. A potem zobaczcie, jak dużo rzeczy opowiedziała. Więc właśnie jest takie zjawisko pamięci wstecznej, że niby dziecko nie pamięta, ale w pewnym momencie ta pamięć wraca i może nie wie nawet, co wczoraj na obiad było, a wie, co było 50-80 lat temu. Więc właśnie tak wygląda ta świadomość, czy ta pamięć dzieci wojny. Niby nie pamięta, a wszystko wraca. Myślę, że aż czekam, kiedy mój tu szanowny kolega Rysiu zacznie mówić, bo u niego to samo się zacznie dziać. Zobaczycie, ile on sobie przypomni zaraz. Ale tak właśnie jest. Ja tutaj powiem, moi drodzy, takie zdanie bardzo ważne i od niego trzeba byłoby wszystko zacząć, bo tu Pani Adela powiedziała, że się tego nie spisuje. To prawda.
jest tam ileś książek, niektórzy gdzieś tam na własną rękę spisują te wszystkie historie, a każda historia dziecka wojny to gotowy scenariusz na film. Ja przeczytam Państwu takie słowa Józefa Piłsudskiego. Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. Staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmującym dane terytorium. Więc my nie mamy prawa zapominać. Owszem, my przebaczyliśmy. Najgorsze rzeczy przebaczyliśmy. Ale nie możemy mieć amnezji. My nie możemy zapominać. I chociażby ten przypadek pani Adeli, wiele tych innych głosów. Tego nam zapomnieć nie wolno. Nam nie wolno zapomnieć o tym, że tak naprawdę mam i musimy mieć tą świadomość, że cały rachunek krzywd należy skierować jednak pod adresem głównego sprawcy II wojny światowej. Mimo, że 72 lata minęło. Oczywiście tym głównym adresatem musi być państwo niemieckie. I bez względu na to, czy my te pieniądze otrzymamy, czy nie, to w naszej świadomości musi to trwać, że jednak tym, który ma wobec nas ogromny dług niespłacony, to jest w zasadzie sprawca II wojny światowej. I tak te dzieci wojny rozumują, chociażby jeszcze poprzednio pan chyba Andrzej powiedział, ja nie chcę pieniędzy od tych, którzy mordowali, od tych, którzy mnie niszczyli, od tych, którzy mnie prześladowali. Owszem, pan Andrzej ma prawo do takiego stanowiska, bo kto wie, czy tutaj my byśmy tam chcieli od razu od tego sprawcy bezpośrednio. Ale w sposób pośredni państwo niemieckie w dalszym ciągu ma problem. Ma problem z tym rachunkiem krzywd wobec osób, wobec Polski. O czym zresztą trzeba przypomnieć pana doktora Grzegorza Kostrzewy z Orbasa, który wyraźnie powiedział, że żadnych dokumentów nie ma, że ktoś w 1953 roku powiedział, że my się zrzekamy, potem w 1969 roku niby potwierdził, a tak naprawdę Ministerstwo Spraw Zagranicznych żadnego dokumentu na ten temat nie ma. Coś się wokół tego jakiegoś złego dzieje. Grecja się dzisiaj dopomina. Chce 280 miliardów, prawda, odszkodowania. Mówi, to trzeba jakoś załatwić. Mamy dzisiaj kłopot, kryzys, mamy problemy. Dlaczego je mamy? Bo to się ciągle się ciągnie właśnie problem tych wszystkich braków, które z tamtych czasów są. I ci ludzie dzisiaj się wyrażają, te nawet bym powiedział, takie płaczliwe głosy. Te ogromne przeżycia w momencie wypowiadania tych wszystkich swoich historii życiowych. One gdzieś się zaczynają odzywać. Pani Adela jest dzieckiem wojny i musi o tym wiedzieć, że również w jej podświadomości, ale także w tej pamięci pradawstecznej, to wszystko gdzieś się po prostu odzywa. I odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo? Proszę bardzo, kto jest z nami? Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz zawsze. Ja to jestem w sumie zbyt młody, żeby coś tam opowiedzieć, jakąś historię czy coś, bo dzwonię z Pomorskiego, Andrzej mam na imię, mam 38 lat i ogólnie chciałbym tylko w sumie podziękować wszystkim tym, no, którzy walczyli za naszą ojczyznę i dzięki temu żyjemy wolni i ogólnie no, bardzo, bardzo szanuję ludzi wszystkich, którzy no, walczyli i jako dzieci i na tych wszystkich wywozach, w tych jak to się mówi, no, na tych Sybirach wszystkich powywozili, no bo to dla mnie, wyobrażając sobie to jest no, nie do pomyślenia i coś strasznego, no, że tak przeżywali to i znosili to, a widzę dzisiaj, że no, starszych ludzi dużo, no nie szanuje się, no po prostu, no boli mnie to czasami, no ale ja z swojej strony chciałbym tylko podziękować wszystkim tym, którzy walczyli za naszą Polskę. Także wszystkim jeszcze raz no, dziękuję bardzo i z Bogiem i wszystkiego dobrego. Przede wszystkim zdrowia wszystkim, którzy walczyli za nasz kraj i za to, żebyśmy żyli wolni. Bóg zapłać serdecznie. Bóg zapłać, panie Andrzeju. Dołączamy się również do tych pozdrowień.
Jest z nami także pan Ryszard Głowacki, członek Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Gorzowie Wielkopolskim, ale również i dziecko wojny. Panie Ryszardzie, również serdecznie poprosimy o takie wspomnienie tego czasu. Szczęść Boże, radiosłuchacze. Niewiele pamiętam ze swego dzieciństwa. Takie mam przebłyski tylko, no, że tak powiem, epizodziki. Pamiętam, że jestem w jakimś obozie niemieckim. Zaznaczę, że miejscowości, dat tu nie będzie. Konkretnie do roku 1946. Bo ja po prostu tego nic nie pamiętam. Nie znam. Mam około 4-5 lat. Ojca pamiętam, jak idzie do łaźni, w cudzysłowie łaźni. Widziałem prysznicę w tej, w suficie tej łaźni. Potem już go nigdy nie zobaczyłem. Mamę pamiętam krótko po urodzeniu bliźniaków w tym obozie. Nigdy już ich nie zobaczyłem. Siostra była ode mnie 8 lat starsza i też była w tym obozie. Pamiętam taki epizod, to może taki humorystyczny, no ale muszę powiedzieć o tym. W tym obozie wiadomo, że panował głód, nie było co jeść i tak dalej. Ludzie starsi nie mogli rodzice tam nic czy kraść tego, to wysyłali prawdopodobnie dzieci, żeby tam coś z kuchni czy z tej bazy takiej żywnościowej podprowadziły i coś tam przyniosły. I ja właśnie taki epizod pamiętam tej kuchni obozowej. Kradłem coś do jedzenia, żeby coś zdobyć. Tam dojrzał mnie kucharz, taki wielki kocioł i za tym kocioł się schowałem, ale on tam wyjrzał, zobaczył mnie ten kucharz i wielką drewnianą chochlą zdzielił mnie po głowie. Oczywiście łup mnie odebrał. I takie to są epizody. Obóz wyzwoliło wojsko prawdopodobnie na początku stycznia 1945 roku. Ktoś, jakaś rodzina zabrała mnie z obozu. Przypadkiem wpadłem pod samochód wojskowy i trafiłem do szpitala wojskowego. Nie wiem gdzie. I tutaj też rozwinę ten moment wpadnięcia pod samochód. Staliśmy. Pamiętam na takim placu fabrycznym były ruiny tej fabryki. Komin taki, to wszystko tak pamiętam się to przy tego. Tam staliśmy, a naprzeciw tego, była ulica, a naprzeciw tego placu był rozbity sklep z zabawkami. I ja tam w tym sklepie parę razy buszowałem już przedtem i spodobała mi się taka harmoszka malutka, guzikówka. Ale że nie zdążyłem jej jeszcze zapnąć stamtąd, więc chciałem ją wziąć. A tu w międzyczasie nadciągnęła kolumna wojskowa. Samochody, tam nie wiem, czołgi, może armaty, jakieś inne te. I ja właśnie wpadłem pod jeden z tych samochodów. Koniec. Wpadłem pod samochód wojskowy, to właśnie rozwinąłem ten. I trafiłem do szpitala wojskowego, nie wiem gdzie. Na pewno byłem w gipsie od góry, to znaczy od szyi, do dołu i prawą nogę całą miałem w gipsie. To pamiętam. Zaopiekował się mną komendant tego szpitala. Był oficerem. Z wojskiem z tego szpitala przybyłem do Gorzowa. Gorzów z Wielkopolski był wtedy w gruzach, była masa gruzów, wszystko zrujnowane, zniszczone. Tam nic nie było, ale ponieważ tam prawdopodobnie, nieprawdopodobnie, tylko był dom dziecka, czyli tak zwany przedtem sierociniec, który prowadziły siostry zakonne, więc mnie tam ten oficer z tego szpitala prawdopodobnie, mówię wszystko prawdopodobnie, bo to jest do tego sierocińca mnie tam zaprowadził czy oddał. Pamiętam pierwsze Boże Narodzenie w 1945 roku, tam już w tym sierocińcu. Brałem udział w jasełkach w budynku, który dzisiaj nazywa się Pałacem Biskupim. W 1946 roku adoptowała mnie rodzina. Adopcja ta dla mnie się nie udała. Pamiętam, że często byłem bity za byle co i dlatego wiele razy uciekałem. Ciągle oczywiście mnie łapali,
Znała mnie już tam w tym Gorzowie cała policja, całe UB i wszyscy z racji łapali i tam zaprowadzali potem z powrotem do tych ludzi. Aż uciekałem, uciekałem kilka razy. Jedno jest pewne, że ta rodzina, to jedno jest mówię, pewne też, że ta rodzina nauczyła mnie pacierza i modlitwy. Była ta pani bardzo, mimo że mnie biła, ale była bardzo taka, no, religijna. Pamiętam też, jak, też taki epizod, no humorystyczny trochę, ale tu państwu przedstawię. Pamiętam, że któryś z ucieczek, no bo zawsze jak uciekałem, no to się szwendałem. Do domu nie chodziłem, do domu spać czy tego, tylko było to lato na przykład, to pod kubki siana. Poszedłem spać raz pod kubkę siana. A żywiłem się czym? Żywiłem się oczywiście darami bożymi z ogrodów. Kradłem marchewkę, pietruszkę, jakieś inne owoce i tym się żywiłem. Taka jest prawda. I kiedyś śpię pod taką kubką, a przyjechał, kubka była pod lasem, ta łąka była między lasami, a rano przyjechał chłop po to siano. I ja tylko słyszę coś koło mnie. Kurde, jak spod tej kubki, jak szurnę. Na szczęście od Boga mówię, że ten chłop nie trafił we mnie tymi widłami. I chciał tą kubkę nadzieć i tylko obok mnie. Ja spod tej kubki do lasu, a chłop ze strachu nie wiedział, co się dzieje. W drugą stronę. No ale w końcu mnie złapał i zabrał, dowiózł. No i oczywiście potem znowu policja, UB i tak dalej, i tak dalej. Tak te się cykle powtarzały. Latem 48 roku uciekłem skutecznie i już na zawsze nie wróciłem do tych ludzi tam. Parę tygodni się tułałem, przygarnęła mnie na wychowanie nauczycielka ze wsi Santoczno, koło Gorzowa. Nazywała się Stefania Kłopotowska, była z wykształcenia przedwojenną nauczycielką. Była tam pierwszą w tym Santocznie kierowniczką i nauczycielką szkoły podstawowej. I ta moja nowa mama, w cudzysłowie, miała 25 lat, była młoda, ja 8. Jej zawdzięczam wszystko. Umarła w 56 roku. Miała 33 lata. Była chora na gruźlicę, a wtedy lekarstw nie było takich skutecznych. Staraliśmy się różnymi sposobami sprowadzać nawet z Anglii przez siostrę zakonną. Taki pas się nazywały, pastylki takie przeciw tej, ale no to tam niewiele się dało sprowadzić i to na troszkę pomogło, ale niewiele, nie zahamowało tego. Ja byłem wtedy w drugiej klasie techniki leśnego, znaczy w tym 56 roku, jak ona zmarła. Zostałem przy mężu i jego rodzinie, przy jej mężu i jego rodzinie. Mojej ostatniej mamy, która mąż jej umarł, byłem z nim do końca. On umarł w 1992 roku i ja z nim, mówię, do końca byłem, mieszkałem. W 1958 roku ukończyłem technikum leśne w Rogozińcu. Dostałem skierowanie na pracę w Nadleśnictwie Bogdaniec, to jest koło Gorzowa. Panie Ryszardzie, i może na tym etapie technikum, dobra, byśmy się może zatrzymali, bo widzę, że pan jeszcze ma tutaj wiele, wiele, wiele kartek zapisanych z życia. Może, nie wiem, czy nam się uda już powrócić do tej kartek następnej, ponieważ ten czas nam niesamowicie leci, a telefony dzwonią. A też chcemy jeszcze wsłuchać się w jeden utwór Dzieci Wojny, Edmund Fetting. Niech ten utwór również rozbrzmi na antenie Radia Maryja, a po nim powracamy do dyskusji, odbieramy kolejne telefony. Ten chłopiec z miasta, co szedł przez rynek i niespodzianie runął na wznak, na wsadzie, która zrywała jabłka, a do koszyka granat jej wpadł. Ta, która właśnie biegła do domu, kiedy przysypał ją ścianie gruz, ten mały, który przeszyty kulą, zawołać ma.
nie zdążył już. Oni wszyscy, słomki, pączki, kwiaty, listki, poprzez rzekę ognia płyną, wirze wojny toną, wyją w oszalałym, strasznym świecie. Przerażone płaczą dzieci, przerażone płaczą dzieci. Ten harcerz, który na barykadzie upychał worki pod gradem kul, i ten w bandażu, co noszę dźwigał, przezwyciężając swój własny ból. Ta złotowłosa sanitariuszka, po której wszelki zaginął ślad, ten zuch, co naftą tanki podpala i nagle z jękiem na ziemię padł. Oni wszyscy niezliczeni, barwne kwiaty polskiej ziemi, niedojrzałych kłosów krocie, zastrzelone ptaki w locie, walczą miną wśród zamieci, bohaterskie polskie dzieci, bohaterskie polskie dzieci. I dzieci września zburzonych domów i z posiekanych kulami dróg, i te z obozów i z zamojszczyzny, które na zawsze zniemczyć chciał wróg. Młodzi powstańcy z gorączką w oczach, którzy wierzyli w zwycięstwa cud. I ciebie z getta, które pan Korczak wieczystą ciemność za sobą wiódł. Oni wszyscy życiem swoim okupili czas pokoju, ich męczeństwa gorzka pamięć w ludzkich sercach pozostanie, nie zagaśnie przez stulecia. Cześć i chwała wojny dzieciom, cześć i chwała polskim dzieciom. Męczeństwa gorzka pamięć nie zagaśnie przez stulecia. Cześć i chwała polskim dzieciom. 12 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Historia polskich dzieci wojny to temat, który dziś podejmujemy. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Ja już powiedziałam, że dzwonię z Gostynia i że jestem członkiem stowarzyszenia pod tytułem Ogólnopolskie Stowarzyszenie Więźniów Byłych Dzieci Niemowląt Hitlerowskich Obozów i Zakładów Eksterminacji w Radziwiczu. Broszura pod tytułem Skradzione Dzieciństwo została opracowana pod redakcją Piotra Bauera i Andrzeja Cichego. Pan Andrzej Cichy jest prezesem naszego stowarzyszenia. Stowarzyszenie to działa w Rawiczu i zawiera bardzo ciekawe i autentyczne wiadomości o dzieciach, którym odebrano dzieciństwo. Ja sama miałam roczek, kiedy wywieziono nas do obozu do Łodzi na ulicę Żeligowskiego. Niewiele pamiętam, bo przecież byłam niemowlakiem, ale wszystko pamięta moja starsza siostra o 9 lat i ona to wszystko ładnie opisała. Nasze wyrzucenie z domu i nasze wysiedlenie. Ale ta broszura jest bardzo, bardzo wartościowa, ponieważ zawiera również spis dzieci, które zostały
kradzione matką w obozach i wywożone do Niemiec. Niemcy starali się wychować aryjską rasę, a które im nie pasowały, to zostawały w bardzo łagodny sposób nie zabijane, tylko po prostu miały, tutaj jest w książce ujęte, że miały bardzo małe dawki pożywienia, no i umierały z głodu. Taka prosta śmierć. Broszura jest bardzo ciekawa. Gdyby kogoś interesowało, to ojciec widzi mój numer telefonu i ja mogę udostępnić tą broszurę. A możemy poznać imię pani? Słucham? Możemy poznać pani imię? Ojcze, ja nie bardzo słyszę. Ja już mam swoje lata. Mhm. Czy imię możemy poznać? Jak pani ma na imię? Ach, jak na imię Barbara. Pani Barbara. Dziękujemy pani Barbaro serdecznie za te informacje. I panią jeszcze raz gorąco pozdrawiamy. I dziękujemy za to, że pani się dodzwoniła i podzieliła się z nami tą informacją. Tak, nie będę opowiadała o swoich przeżyciach, bo to takich ludzi jak ja to było w Polsce tysiące takich dzieci. Dziękuję za wprowadzenie właśnie, że Radio Maria wprowadza taką audycję i jesteśmy bardzo wdzięczni, my dzieci wojny. Z Bogiem. Z Panem Bogiem pozdrawiamy panią bardzo serdecznie. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo. Prosimy. Czy to ja jestem na antenie w tej chwili? Tak, tak, jest pan na antenie. No, ja mam na imię Andrzej, mieszkam w Göteborgu, urodziłem się w Warszawie w 1944 roku. No, w 40 roku, przepraszam, no w 1940, tak. Mój ojciec zginął w czasie bombardowania, bo to było, po prostu zabrał nas z Warszawy. Rodzinę, trójkę dzieci, mamę, no i po prostu zamieszkaliśmy, no to było powstanie przecież wtedy, zamieszkaliśmy w Rawie Mazowieckiej, no i tam w Rawie Mazowieckiej zrobili Niemcy przyczółek, uciekający Niemcy zrobili przyczółek, no i w tym momencie Stalin wysłał po prostu bombowce takie szybko, nisko latające iły, które bombardowały całą miejscowość. I to, i bomba trafiła w nasz dom. Dom się zawalił. Ja byłem chory, to mama mnie ubierała, ale nie zdążyła. I po prostu ta część, gdzie był tata i mój brat i siostra, to się wszystko zawaliło. No i tata zginął, siostra ranna, brat też ranny. No a później jakoś tak pokazali się Rosjanie później i przyjechał taki Rosjanin bryczką, wyciągali ludzie tam resztkę tego dobytku, a on po prostu jak już ta bryczka była pełna, tam jakieś resztki tylko były załadowane, bo on miał nas odwieźć do szpitala. No to po prostu uciekł. I mama była z czwartym dzieckiem w ciąży, poroniła później, ale w każdym bądź razie tata zginął. No ja, no myśmy wrócili z powrotem do Warszawy, ale to była jedna... jedno wielkie skupisko tego zgliszczy i ruin. No, tata był jedynym, że tak powiem, no jedynym żywicielem rodziny. No i tak żeśmy się pamiętali, zanim do Warszawy żeśmy wrócili. To były lata już 50. No, ale było bardzo ciężko. I co? No a mój z kolei wuj, on latał jako pilot, no wyszkolił się w Grudziądzu, na lotnisku w Grudziądzu.
I z kolegą, jak była ta inwazja na początku, to inwazja Niemców i później Rosjan od strony wschodniej, to oni uciekli przez uciekli do Francji. Tam walczyli też po przeszkoleniu, to znaczy chodzi o język przede wszystkim we Francji. Następnie jak Francja skapitulowała, no to, to zgłosili się do RAF-u, czyli do Royal Air Force. Tam latał w czasie wojny. No i później co? Później jak przyjechał do Polski, to przyjechał, poznał Angielkę z Londynu. Przyjechali do Polski, no to to było oczywiście na tego, do więzienia na Wiśniową, znaczy na Rakowiecką. Tam siedział bardzo długo, tak go potraktowali, no ale później on w czasie wojny był raz chyba, tylko przyjechał na taki ten urlop, no i nie chciał oczywiście tracić kontaktu z Polską. Później, no jak wróciliśmy do Warszawy, to trzeba było mieszkać w jakimś tam suterynie czy coś, no i tak żeśmy mieszkali przez kilka lat, dopóki to nasze pierwsze mieszkanie zostało zbombardowane, cały dom sam na ulicy Widok, w samym centrum Warszawy, to jest niedaleko Rotundy. I później dostaliśmy tam z biegiem czasu jakieś mieszkanie na Ochocie. Ja też latałem na samolotach, na szybowcach w Polsce Ludowej, no ale później trzeba było na chleb zarabiać, to po prostu zająłem się tym, no jak to się nazywa, konwojażer, no to chodziło o to, że to była branża muzyczna, nagrania. No i w międzyczasie później, z biegiem czasu założyłem też firmę. To było bardzo ciężko, no ale to jakoś tam, po prostu było bardzo ciężko, na początku, ale z biegiem czasu jakoś tam jakieś pierwsze pieniądze były. Panie Andrzeju, też... Tak, króciutko. Ja po prostu... tu mieszkam od 72 roku przyjechałem, to mieszkam dość długo, ale mama już nie żyje, nie mam nikogo właściwie. A teraz na końcu jeszcze mi zabrali mieszkanie, mimo tego, że ja chciałem się przeprowadzić na stałe do Polski w momencie, kiedy przejdę na emeryturę. No niestety, teraz nie mam gdzie mieszkać po prostu, ale tak słowa chciałem po prostu nawiązać kontakt z tą organizacją. I ja przyjadę na wiosnę, to znaczy czerwiec, lipiec gdzieś, tylko chciałem jakiś kontakt, czy jakiś telefon do Panie Andrzeju, to już przekazujemy głos panu prezesowi. Myślę, że on będzie najbardziej kompetentny, aby podać również kontakt do stowarzyszenia. Tak, myślę, że dobrze by było z nami nawiązać kontakt, tym bardziej, że widzę, że pan ma duże doświadczenie i wiele informacji. Proszę zapisać sobie po prostu kontakt do Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Myślibożu albo do Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Łodzi, do Zarządu Głównego. Warto jest wejść na stronę internetową i tam wszystkie kontakty można po prostu sobie odczytać i tam się kontaktować. Natomiast moje nazwisko Augustyn Wiernicki i również pod tymi adresami można mnie znaleźć. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja jestem również dzieckiem wojny. Niewiele mogę powiedzieć o wydarzeniach związanych właśnie z wojną. Urodziłem się 5 dni przed wybuchem
II wojny światowej. Skąd pan telefonuje i jak ma pan na imię? Wenanty Zmoniek. Prosimy. Chciałbym kilka słów tylko powiedzieć. Moi rodzice przeżyli po prostu... Wojna była tragedią dla naszej całej rodziny, ponieważ mój tata był w batalionach chłopskich, natomiast cztery bracia taty walczyli w czasie II wojny światowej albo też byli w podziemiu. Dwaj z nich przez ludobójców niemieckich zostali, jeden do obozu koncentracyjnego został wywieziony, a drugi został rozstrzelany i do dzisiaj nie wiemy, gdzie spoczywa. Ja mam taką propozycję. Dzisiejsze wspomnienia państwa, którzy zabierali głos, ewentualnie będą zabierać, są bardzo ciekawe, dlatego proponuję, ażeby ogłosić ogólnopolski konkurs na wspomnienia dzieci wojny, oczywiście w sposób skrócony, i wtedy to byłoby takie przekaz tym pokoleniom, które będą już po nas. Już jest tytuł nawet taki, przepraszam, roboczy, wybrany z hymnu stowarzyszenia, który to hymn wysłuchałem również. Jest, cytuję, jesteśmy żywą pamięcią tamtych tragicznych dni. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich i bardzo dziękuję właśnie panom, państwu posłom i wszystkim, którzy myślą o dzieciach wojny, a ja do nich również należę. Szczęść Boże. Szczęść Boże, panie Wenanty. Również dziękujemy za zabranie głosu. Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę. Halo? Prosimy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Więc w takim razie tak cichutko tam... Kto jest z nami i skąd? Ojciec Dawid? Tak, z tej strony tak, a z drugiej strony? Halo? Ja nic nie słyszę. Halo, halo, my panią słyszymy. Co to jest? Halo, halo? Halo, halo. Chciałam powiedzieć... A kto jest z nami i skąd? Nazywam się Irena Łukaszewicz. Irena. I chciałam powiedzieć, że wojna nas została 1 września 1939 roku, kiedy już nas było troje. Mama została sama. Ojciec od razu, kiedy znowu mobilizacja nastąpiła, to były kresy, mieszkaliśmy obecnie Kołobrodne niedaleko. I kiedy wojna nastąpiła, mama została na sama, jeszcze tata, jak opowiadała, tatuś kiedy się żegnał, to nie mógł odejść od mego łóżeczka. I już kiedy będzie tam poszedł, tam gdzieś na zgrupowanie, na to wszystko. I mama dostała, po prostu nie wiedziała, co ze sobą zrobić. Po prostu jakiegoś takiego otępienia dostała. Trójka. A my mieszkaliśmy na wsi, to znaczy na wsi rolnicem ojciec zajmował się, bo wykupił tam ziemię i tak dalej. I teraz, najstarszy brat, który jeszcze był to jest 35 rocznik, można 34 na przełomie 35, to pamięta dobrze ojca. Ja nie pamiętam. I ten drugi brat też nie pamięta, bo 11 miesięcy miał. I teraz tak. Brat już starszy, który najbardziej pamiętał, bo pytaliśmy, jak ojciec wygląda i tak dalej, żeby nas tym naszym młodszym przybliżyć ojca. I już nie żyje. Mama nie żyje. Ale jeszcze innych tak szkoda, że teraz właśnie dopiero tutaj powstało ta Izba Pamięci dla ratowania Żydów, a mama tyle poniosła takich różnych, nieprzyjemnych i w ogóle strasznych, że mało nas nie usierociła jeszcze mama. Ale w każdym bądź razie. Tam już 44 rok tam zostały te tereny oswobodzone. Wprowadzili wszędzie język rosyjski. Szkoły nasze zamienili, poprzesyłali ruskich, rosyjskich tych nauczycieli i musieliśmy iść do szkoły.
Poprzerastaliśmy trochę, bo mama mówi, nie pójdziecie, bo jeszcze wróci tu Polska. I tak czytała na tą Polskę. Tak, dlatego tak nas spoiło, że tego patriotyzmu i od tamtąd my właśnie kiedy zawsze klękała z mami trójką, zawsze módlcie się, żeby tatuś wrócił. I kiedy już została tutaj kapitulizacja, no Warszawa skapitulizowała i wszyscy powracali tam sąsiedzi. Mama biedna zaczęła biegać od jednej do drugiej, od trzeciej sąsiadki. Nie widzieliście Janka? Nie widzieliście Janka? Nie widzieliście. Ktoś tam mówił, czego przecież on był bardzo ranny. Ale zawsze wyciągnął na wschodzie. No i w każdym razie nie dostaliśmy żadnej wiadomości, żadnego nic. Ja tutaj, kiedy już mama była, po prostu tym się nie zajmowała, bo nie miała kiedy. My to tamto u babci byliśmy dzieci, to tamto tam po prostu mamy, żeby mamie było lżej, bo musiała załatwiać. I gospodarka nie wiedziała, jak się zacząć do tego, bo była młoda. No w każdym bądź razie. Pani Irenko, będziemy musieli pomału kończyć, ponieważ już jest godzina 22:30. Dobrze, ja już zjedziemy tego. To jest skończę, no bo to rzeczywiście tutaj przedłuża się ta sprawa i tak nie odnaleźliśmy przestrzeżony krzyż i przez tego. I jeszcze tam ktoś powiedział, i tam wiozą, chyba mama jeszcze podejrzewała, że może dowiezie do Katynia, że w Katyniu, ale na razie tam nie znaleziono żadnych tego, ani listy nie ma na liście. Pani Ireno, tak? Musimy zakończyć. No dobrze, w każdym razie... Dziękujemy serdecznie pani za... Ale czy jest jakaś organizacja na to czy może jakaś pomoc będzie dla tych dzieci wojny? Już damy, prawda, bo tutaj głos naszym gościom. Prosimy pana Augustyna Wiednickiego, prezesa Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Dzieci Wojny, o słowo podsumowania. A następnie prosimy o to słowo jeszcze pana profesora, pana posła Jacka Kurzępę. Tak, widzimy ile problemu. Ile jest różnych spraw do załatwienia jest. Sami tutaj dzisiaj też nie poruszyliśmy chociażby problemu dzieci Andersa. Nie wspomnieliśmy o dzieciach Zamojszczyzny. Myślę, że pani doktor miałaby jeszcze dużo do powiedzenia o dzieciach łódzkich. O dzieciach Andersa. Nie powiedzieliśmy też o dzieciach, które brały udział w deportacjach, a tych deportacji takich zorganizowanych były 4, ale były też deportacje chociażby już w 1939 roku, ale właściwie już jeszcze po wojnie były deportacje w latach 49, nawet chyba 51 również. Nie powiedzieliśmy bardzo wiele rzeczy. Nie powiedzieliśmy też o tym, że nam po prostu dzieci wykradziono i one nie wróciły. Ale chciałem powiedzieć tak. W Polsce jest 37 bodajże organizacji dzieci wojny. I ci, którzy by chcieli nawiązać współpracę, mają takie szanse szukać tych organizacji. Nie mam już czasu, żeby podawać adresy. Natomiast kontaktować się z lokalnymi stowarzyszeniami i związkami dzieci wojny w Polsce. I o słowo na podsumowanie serdecznie proszę pana profesora Jacka Kurzępę, posła Prawa i Sprawiedliwości. Dziękując ojcze Dawidzie za zaproszenie i radiosłuchaczom za cierpliwość wsłuchiwania się w dzisiejsze refleksje dotyczące losów dzieci wojny, zwrócę się do moich koleżanek i kolegów parlamentarzystów, ale również i do wszystkich ludzi odpowiedzialnych za politykę historyczną w państwie. O to, żebyśmy korzystając z okoliczności zbliżającej się 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, ale również i okoliczności stulecia niepodległości Polski, być może uczynili krok, który byłby zadośćuczynieniem
tym wszystkim sprawom i problemom, które tutaj przedstawialiśmy, a zostały one wyartykułowane w sposób bardzo jednoznaczny podczas pierwszego ogólnopolskiego kongresu środowisk dzieci wojny w sali kolumnowej Sejmu 8 maja bieżącego roku. Chciałbym również powiedzieć o tym, że będąc towarzyszem biografii waszej polskich dzieci wojny, odnajduję podobnie jak Darek Jóźwiak, prezes Stowarzyszenia Dumni z Polski, wiele optymizmu w waszej biografii, wiele pogody ducha, wiele niebywale krzepiących mnie przykładów, jak wyprowadzać, jak wychodzić z przestrzeni traumy, trudnego doświadczenia biograficznego w sposób umiejętny, w sposób taki, który pozwala funkcjonować. I mimo że ciało zbolałe, mimo że czasami emocje nadwyrężone, jednak służba ojczyźnie, miłość ojczyzny i bliźnich was cechuje. Za to serdecznie dziękuję i odwzajemniam. Historia polskich dzieci wojny to temat dzisiejszych rozmów dokończonych na antenie Radia Maryja. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za współtowarzyszenie i za współtworzenie dzisiejszych rozmów niedokończonych. Dziękuję również naszym dzisiejszym gościom. Przypomnę, którymi byli pan poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Jacek Kurzępa, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Wspierania Środowisk Dzieci Wojny, pani Alicja Kaczorowska, również poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodnicząca tegoż zespołu, pan Augustyn Wiernicki, prezes Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Dzieci Wojny, jak również same Dzieci Wojny, pan Stanisław Samociak, prezes Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Gorzowie Wielkopolskim, pan Ryszard Głowacki, członek tegoż stowarzyszenia, a także pan Dariusz Jóźwiak, prezes Stowarzyszenia Dumni z Polski. Bardzo serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Za chwileczkę audycja Dugin Alton, a na dalszą część programu w Radiu Maria zapraszam w imieniu ojca Benedykta Cisonia. Na zegarach jest godzina 23:36. Duk in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rachunek sumienia. Przed tygodniem mówiłem o bardzo pożytecznej z punktu widzenia rozwoju duchowego i osobowego praktyce pobożnej, jaką jest regulamin życia, czyli planowanie wszystkich swoich aktywności i układanie ich według przyjętej hierarchii wartości, w której dla chrześcijanina na pierwszym miejscu zawsze jest Bóg. Przypomina się tu słynne powiedzenie świętego Augustyna: gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. Wszelkie jednak planowanie i organizowanie swoich spraw w określonym przedziale czasowym, czy to jednodniowym, tygodniowym, miesięcznym czy rocznym, na niewiele by się zdało, jeśli nie byłoby odpowiedniej kontroli, a zwłaszcza samokontroli i stosownej do tego korekty. Temu zaś celowi służy inna cenna chrześcijańska praktyka pobożna, jaką jest rachunek sumienia, podejmowany nie tylko w bezpośrednim związku z sakramentem pokuty, ale również na co dzień, a nawet kilka razy dziennie. Czym zatem jest rachunek sumienia? Najprościej można powiedzieć, że jest to badanie aktów wewnętrznych i zewnętrznych,
według ogólnych zasad moralnych i właściwego sobie modelu doskonałości wyznaczonego powołaniem i właśnie regulaminem życia. Z podanej wyżej definicji rachunku sumienia wynika, że nie ma jednego uniwersalnego schematu tej praktyki dla wszystkich. Nawet jeśli sięgamy po gotowe zestawy pytań do rachunku sumienia, to zawsze trzeba je traktować jako pewną pomoc, jako pewną sugestię, którą trzeba wypełnić z kolei własną treścią.